Witam serdecznie. Jest z nami Gosia Pióro. Gosia przeprowadza w Domu Polskim warsztaty fotograficzne pod tytułem Sztuka patrzenia. Gosiu, co to jest sztuka patrzenia? Sztuka patrzenia to jest taka umiejętność nieodzowna dla fotografa, żeby zauważać rzeczy, które są znaczącymi szczegółami, żeby zauważać światło, żeby zauważać emocje i bardziej je nawet może przeżywać. I też, żeby wybierać z otaczającej nas rzeczywistości kadr fotograficzny, no, który zawsze będzie jakimś ograniczeniem, ponieważ nie możemy wszystkiego sfotografować. I myślę, że ta sztuka patrzenia jest bezpośrednio, przynajmniej dla mnie, jak ja sobie to opisuję, związana z taką uważnością fotografa, czyli z uważnością na ważne rzeczy, które dzieją się dookoła, właśnie na ważne rzeczy, jeśli chodzi o fotografię i też ważne rzeczy nasze w życiu i taką uważność i na te szczegóły, ale też na człowieka, który jest obok. Cztery ważne punkty fotografii. Cztery ważne ze sztuki patrzenia to właśnie kadr, kompozycja, światło i emocje. Gosieńko, a kursowiczom dałaś przeróżne zadania. Czy możesz opisać niektóre z nich? Tak, te zadania sobie podzieliłam, także cała grupa dostała kilka wspólnych zadań. Między innymi one dotyczyły tematyki warsztatów, czyli każdy z osób będących na warsztatach ma zrobić jedno zdjęcie z kadrem otwartym i zamkniętym, ma pokazać rytm fotografii, pewną wieloplanowość, czyli minimum cztery plany na zdjęciu, a także taką historię w jednym zdjęciu, o której sporo mówiliśmy. No i takim bardzo fajnym zadaniem jest pięciozdjęciowa historia z Małego Księcia. Wiem, że było takie fajne zatrzymanie, uśmiech i wszyscy wow i się zastanawiali, więc myślę, że to będzie bardzo takie twórcze zadanie, które będzie pewnym wyzwaniem. I jeszcze takie zadanie, żeby sfotografować, pokazać, zilustrować zdjęć wiersz Szymborskiej Chwila. Nawet jedna osoba na warsztatach przyniosła tak piękne zdjęcie, które właściwie można powiedzieć, że zrealizowała zadanie jeszcze przed zadaniem go. Także to było bardzo sympatyczne i miłe. Mi się bardzo podobało, że przydzielałaś ludziom indywidualne zadania, że na zasadzie, że ktoś miał gdzieś słaby punkt, a w tym momencie ty dawałaś takie zadanie, co by ten słaby punkt, jak gdyby przyjrzeć się jemu, rozwinąć go. Jak dobierałaś te punkty? W jaki sposób dobierałaś te zadania? Ja w ogóle uwielbiam prowadzić takie warsztaty fotograficzne i poznawać ludzi, którzy są różnorodni, którzy zupełnie inaczej widzą świat, przez to inaczej fotografują i ja też prowadząc takie warsztaty bardzo dużo od tych osób dostaję, za co właśnie serdecznie zawsze dziękuję. I jeśli ktoś mi pokazuje zestaw zdjęć, to mniej więcej wiem, prawda, jak on sobie układa te elementy w kadrze, jakie przeżywa emocje, jak widzi światło, czy czuje to światło, czy już się zaprzyjaźnił, czy potrzebuje właśnie poznać jakby jakieś różne techniczne sztuczki, jakby co go interesuje, w czym jest dobry. Jeśli widzę, że w pewnych rzeczach jest dobry i sobie z nimi radzi, no to staram się zawsze właśnie zadawać rzeczy przeciwne albo takie zadziorne, że wydaje mi się, że oglądając te zdjęcia, rozmawiając z tą osobą i w miarę jak poznaję tą osobę przez czas trwania warsztatów, to ja na przykład wiem, że dla niej byłoby dobrze, na przykład jeśli ktoś jest bardzo uporządkowaną osobą, żeby pokazać na zdjęciu chaos, bo będzie to dla niego trudne, ale też pokaże mu patrzenie na świat z innej perspektywy i będzie po prostu rozwojem. A powiedz mi taką rzecz, ty sama robisz dużo zdjęć, zdjęcia te, które ja widziałam, to są głównie na przykład zabawa światło, cień. Jakie jeszcze robisz zdjęcia? Ja uwielbiam robić generalnie krajobrazowe zdjęcia, czyli takie czekać na światło, takie, które też wiszą w posku i można sobie je jeszcze przez jakiś czas będzie obejrzeć. Ale ja uwielbiam w ogóle jakby łapać klimat chwili, czyli coś takiego, co jest bardzo subtelnego, ulotnego, co szybko przemija, a jest taką właśnie niesamowitą ważnością w codzienności. I nawet wczoraj właśnie podróżowałam sobie po Irlandii z jedną z osób, która była na warsztatach i tak właśnie mówiłam, że byłoby super mieć taki aparat wbudowany w oku, który po prostu ma cały zakres ogniskowych i żeby łapać tą uważność chwili, czyli na przykład spojrzenia ludzi, jakieś niesamowite gesty w stosunku do siebie wzajemnie, właśnie jakiś promień światła, jakiś światłocień, ale generalnie te relacje między ludźmi, które są tak niezwykłe i tak pozytywne, a często po prostu tych niuansów nie zauważamy. I gdyby mieć właśnie ten aparat wbudowany w oko, gdyby można było tą chwilę dokładnie tak, jak się ją widzi, jak się ją czuje, zachować i potem na przykład dotknąć
palcem światłoczuły papier i wyrysować po prostu to wszystko, co było najważniejsze, czyli właśnie tą delikatną subtelność tego spojrzenia, tej takiej cudownej relacji w radości, wyrysować to na tej kartce papieru, żeby z tymi emocjami to wszystko zostało zachowane i żeby te wszystkie zdjęcia powiesić gdzieś, żeby ludzie po prostu uwierzyli, że jest więcej dobrych rzeczy i pięknych i wspaniałych i radości i pozytywu na świecie niż właśnie jakichś takich przeciwnych. To jest jakaś takie moje marzenie, taka trochę misja, że chciałabym bardzo, żeby każdy uwierzył, że tak naprawdę wszystko zależy od niego i że wszystko jest w nas, całe szczęście, cały właśnie sposób patrzenia na świat i jak będziemy na ten świat patrzeć, tak też będzie wyglądało każdy nasz dzień życia. Gosiu, wiem, że też robisz takie ćwiczenia, gdzie na przykład dajesz ludziom słowo, albo mają sobie wybrać słowo, które jest dla nich najważniejsze i potem mają się sfotografować, albo po prostu zadajesz słowo. I takie moje pytanie do Ciebie, ponieważ tu w Dublinie został rozpisany konkurs filmowy na temat solidarności, na temat jak dzisiaj, w dzisiejszych czasach ludziom łączy się słowo solidarność, jak oni to rozumieją, jak oni to widzą. Gdybyś miała zrobić zdjęcia w tym temacie, jak byś to słowo zobrazowała? Jakbym zobrazowała, dla mnie słowo solidarność to jest jakaś taka wspólnota, jakaś taka wspólna więź i dążenie do osiągnięcia dobrych wspólnych rzeczy, wspólnych wartości, więc na pewno sfotografowałabym jakąś konkretną grupę osób, która patrzy w jednym kierunku i spróbowała się, żeby właśnie w tym miejscu, gdzie oni patrzą, jest coś dobrego, jest jakaś dobra wartość, wyrażona czy przy pomocy już zastanego obrazu, czy też przy pomocy jakiegoś symbolu, który jest jakimś znaczącym szczegółem w kadrze. Tak na pierwszy, bo tak sobie pomyślałam, że dla mnie tak by to wyglądało. Wiem, że chcesz robić kolejne warsztaty tutaj. Czy na przykład właśnie temat Solidarności, czy może być tematem kolejnych warsztatów? O, to myślę, że to jest bardzo, bardzo ciekawy pomysł. Jakby nie pomyślałabym w ogóle, że można wybrać taką rzecz, a nawet może to by był właśnie świetny pomysł na całościowy taki projekt zakończony właśnie wystawą. To uważam, że to jest doskonały pomysł, tak. Także dziękuję ślicznie i życzę Ci dużo sukcesów i mam nadzieję, że spotkamy się niebawem. Dziękuję pięknie, bardzo dziękuję za przemiłą atmosferę i w Posku, i za przemiłą organizację, i w ogóle za całe serce i za wszystko. Bardzo, bardzo było mi miło i mam nadzieję, że się spotkamy niebawem. Dziękuję. DRAP programu Pawilon, Samanta Stochla.